I witam panowie w kolejnym odcinku Diablo 3. Jak widać, gra się wyszukuje, więc jesteśmy w trybie publicznym. Zresztą jest napisane, ale... A nowe zwierzątko. Tak, no. Wygląda interesująco. Jakby ktoś szukał, to nie da się go znaleźć. No, a przypadkiem oczywiście może wypaść z różnych miejsc. Ta akurat wypadła z goblina, który był oznaczony, jeżeli mnie pamięć nie myli, porywacz zwierzątek albo zwierząt, no, jakoś tak. W każdym razie porywacz, warto gościa pogonić, bo wiem, z niego wypadają właśnie takie fajne rzeczy. Najwyraźniej tryb publiczny dzisiaj jakoś... Mam dziś nowy towar. Popatrz, na pewno ci się spodoba. Może zbyt wczesna podobno godzina. Podobno przybyłaś z Tristram. Moja rodzina stamtąd pochodzi. No, zrobimy sobie w takim razie głęboką szczelinę. Na poziomie 19 robiłem ostatnio, no to może 20. Mogę tego pożałować oczywiście, no. Ale może się uda. Może się uda. Nie wiem czemu, wchodząc w inne miejsca w grze, zawsze mamy tych swoich chowańców gotowych. Czy... Chyba troszkę tu jest za głośno, stanowczo jest za głośno. No, teraz lepiej. Natomiast wchodząc do szczeliny musimy ich przywołać na nowo. Nie wiem czemu tak się dzieje. Na szczęście ich promieniowanie dziwną magią. Aż tak już mnie nie przeraża, szczególnie, że główną bronią są laserki, które dzięki posiadaniu odpowiedniego wyposażenia już mi nie szkodzą nic a nic. A jak widać też na załączonym obrazku mam wrażenie, że troszeczkę słabiej mi idzie w kwestii ścigania się z czasem. Troszeczkę tylko do prześcigan, to już jestem czasem założonym. Zyskuje się znaczne przyspieszenie dzięki zyskaniu tych kuleczek z... No, tych właśnie, tych z czaszkami, to dość przyspiesza sprawę. Chciałbym premium. No ale chciałbym też nie zginąć. O ile na laserki już jestem nieszkodliwy, to na uszkodzenia fizyczne i owszem. Przeklinam cię! Zmieniłem jedną rzecz w tak zwanym międzyczasie. A zrezygnowałem z dawania sobie punktów mistrzowskich w obronie na pancerz, ponieważ to niespecjalnie mi cokolwiek dawało. Natomiast tym razem poszedłem w odporność na wszystko, co sprawdza się jakby nieco lepiej. No przydzieliłbym sobie ten punkt, ale tutaj nie mam czasu na to. No ale dobra. Marzenie obszarowe, ponieważ inne rzeczy jakoś specjalnie nie uważam, żeby były bardzo potrzebne.
chyba czas na większe środki i zaangażowanie. Tak. No już znajdowanie złota jako buf. No. Czego jak czego, ale złota, no to może brakować, jeżeli ktoś chce jakoś specjalnie wielkie konstrukcje czynić. Tyle tylko, że no nie wiem co się zmieniło, ale za wykonanie kompletu zadań Tyrael przestał dawać schematy. Czy to jest związane z moim poziomem, czy z czymkolwiek innym? No nie daje i tyle. Podobnie zresztą coś mi się zdaje, no nie odpadłem wrażenie, że w ogóle rozdział przedmiotów legendarnych jakoś tak został mocno ograniczony. Na serwerze testowym na takim poziomie gry to już miałem, prawdę mówiąc, całą szafeczkę pełną różnych fajnych rzeczy. W zasadzie musiałem przebierać między zestawami, które używać, które nie. No tutaj nie mam tego problemu, ponieważ używam co mam. No właściwie, no może niby mam troszkę taki problem, ponieważ w sumie do wyboru mam albo używanie własności przywoływania pajączka, który daje zestaw Arachyra bodajże, jakoś tak się to nazywa. Niestety mam tylko tyle tych przedmiotów, że tu muszę mieć wybór albo Arachyr, albo opętanie za drugim trafieniem po prostu rozrywa przeciwników na strzępy. Więc no, sprawdziłem obie wersje. No, ile pająk jest fajny, bo bardziej przewidywalny. Wszyscy dostają jednakowo dużo uszkodzeń, ale jak się to podsumuje w działaniu, to jednak takie super opętanie, no jak widać. A jeszcze w połączeniu z wybuchami zabitych przeciwników. Oni nie wszyscy wybuchają, jest jakaś tam szansa na wybuchnięcie. Przede wszystkim musi być pod wpływem paniki. Ale że. Dość często ta panika się przydarza, jak widać. Uderzam w serce. Gdyby ktoś chciał wizualnie zobaczyć, którzy wrogowie są pod wpływem paniki, no to to ci z tą taką czaszeczką nad głową. Ci są spanikowani. Ci z wirem, galaktyką nad głową są skonfundowani. Znaczy ich po prostu albo są pod naszą kontrolą, albo po prostu atakują swoich kolegów. No także jak widać, o, dead end, nie szkodzi. O, hello, już po was kochani, kapliczka mocy, połączenie z mocą, którą mam, masakra. Duchy mi pomagają. Wygraliśmy!
Ale jak zginąłem, to zginęłaś, tak? A, wygraliśmy, to wygraliśmy. Okej. O, następna kapliczka, która daje nam szybkość. Mamy buty szybkie. Kapliczką to już w ogóle masakra. Po co w ogóle mam cokolwiek klikać, jak ja ich podpalam? Niestety nie ma. Bo w ogóle w szczelinach nie ma czegoś takiego jak masakra. A szkoda, bo wrogów dostatek. Tabliczka szybkości nie tylko dodaje szybkości do butów, ale też i szybkość ataku jest. Zwiększa, no. Strażnik. No, no, właśnie teraz będzie strażnik. No. Znalazł się strażnik w celinie. Gdzie? A, tak daleko? O, jak mogłaś? Udało ci się, Michalenko. No, tak mi tego nie ujął. Że mi się udało, to po prostu no ja. Zasługa. Dźwignę więcej. Bez żartu. W ogóle nic nie udźwignę? Nie uniosę nic więcej. Tylko odłamków. No jak odłamków to... Podobnie jak Orek służyłam starożytnym Nefalenem. No cóż, system odłamków miał być... Pokładałem w nim trochę większe nadzieje. Ale... Tak, więcej lawy. No to mogę zobaczyć. Aha, czyli rozumiem, że do 10 poziomu jest 100% szansy na ulepszenie. Przywracać po te odłamki. Aj. Owszem, można za nie kupić tajemnicze przedmioty, tylko chyba nie zdarzyło mi się kupić tam czegokolwiek fajnego, ale... Wygląda na to, że przydałby ci się nowy przedmiot o nieokreślonych właściwościach. No, przydałby się. Co? Miałam coś takiego i nawet o tym nie wiedziałam. W zasadzie jest to no, metoda spieniężenia tych odłamków. Nie liczę na znalezienie niczego fajnego. No i się nie mylę. Tak. No to co? Wrócimy po te odłamki. No, niech sobie będą. Zapomniał w zasadzie to powiedzieć na początku, bo to chyba dość ważne. Znowu ruszył serwer testowy, jakby ktoś nie wiedział. O. No, po prawdzie to nie mam zamiaru nowo tam grać. No, chyba, że coś nowego zostanie ogłoszone do przetestowania, a tak na zasadzie, żeby sobie tam grać, to chyba raczej nie. Ponieważ no, nie chciałbym znowu się obudzić któregoś dnia, nie mogąc sobie pograć, bo akurat coś wyłączy. Okej. Czy nasza przyjaciółka nigdy się nie męczy? Odkąd ją spotkałem, ani raz nie widziałem, by odpoczywała. No, skrzydła. Dlaczego anioły i demony lękają się Nefalenki, Loracie? To nie, to do sprzedania. Nie, 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 nie do sprzedania, tylko do przekucia.
dlaczego? Ponieważ dość gwałtownie potrzebuję zapomnianych dusz. Jako, że nie wypada już aż tyle legendarnych przedmiotów. A chciałoby się coś w kostce Kanajego pogmerać. I brakuje mi po prostu materiału. No, parę rzeczy bym sobie przekuł, nie powiem. Ale niestety. Bym sobie troszeczkę tutaj na przykład. Ach, jedna rzecz. Mam tu schemat pierścienia piekielnego ognia kupiony u kupczyni. Nie pamiętam, jak się nazywa. Tak, to ona sprzedaje tak. No i kupiłem najpierw ten, ponieważ było mnie stać tylko na ten. Potem w naiwności swojej, myśląc, że ten będzie lepszy, kupiłem ten. I okazuje się, że wydałem 5 milionów złota niepotrzebnie, ponieważ to jest ten sam schemat, a przynajmniej według Shenua. Proszę bardzo, chytry Shen, ucz się. Schemat jest już znany i ja go na pewno nie kupowałem. Kupowałem ten za 2 miliony. Także mam teraz schemat, który w sumie, będąc online, on jest chyba przepisany do konta, tak? No. No nic właściwie z nim nie mogę zrobić. Mogę go wyrzucić. Mam nowego sprzymierzeńca, ale wrogowie rosną w siłę. Liczę, że wkrótce znów się spotkamy. Okej. Nie wiem, jak to w innych grach jest. Tutaj dołączyła, nie wiem. Inny gracz. I ani cześć, ani po całym gdzieś. Podobnie po zakończeniu gry nie ma jakiegoś zwyczaju sobie podziękować za fajną grę, bądź jak była fajna, to, to może dobrze, że nie? Przymierzeńca, ale wrogowie rosną w siłę. Tak. Czemu wziąłem płytką szczelinę? No, dlatego, że no, w trybie multi, w trybie wieloosobowym, no, ładniej brzmi i po naszemu. Nie wiem, jak to zadziała, bo to wszystko zależy od tego, na kogo trafimy i albo jest współpraca, albo nie ma współpracy. Wrogowie są trudniejsi. Duch rośnie. A no koniecznie coś z tego wynika, że ma jasno z kilku, bo każdy sobie. Okej. Oła. Tak nie robicie. No i mogłoby się okazać, że klucz poszedłby się paść. Nie.
Też nie wiem, żeby jakoś tam specjalnie mi brakowało tych kluczy, bo mam ich kilka. Mam nowego sprzymierzeńca, ale wrogowie rosną w siłę. To może być trudniejsze niż się wydawało. No nie, wzbiorę, bo się sprzeda przecież, nie? Troszeczkę robi wrażenie. Można by się zastanawiać, kto co tu komu robi. Ja tak zasuwam. Wraca do mnie zdrowie. No co jest? Prawda cię spali. Sprawi mi to przyjemność. No cóż, troszkę momentami, jak jest aż tak. Co gubię się w tym, gdzie jestem. I kończę się to pakowaniem w kłopoty. Na szczęście posiadam taką zdolność sprytną, że mogę przechodzić przez wrogów, więc raczej mnie nie zablokują w jakimś nieprzyjemnym miejscu. O, hello!
Co on daje? Aha, to jest ten taki rozszczepiający się. Jest ich coraz więcej. Sobie, to można nas wybrać. Przynajmniej się nie sprzeda. No, no to pięknie. Hmm.